Domator, Sergiusz Zgrzebski. Witam Państwa gorąco i serdecznie. Razem z moimi panelistami jest z nami Tomek Tarkowski, Łukasz Majkut. Kłaniam się nisko i dla przypomnienia, Domator od początku pandemii koronawirusa na świecie omawiamy najważniejsze wydarzenia amerykańskiej giełdy, mieszkalnictwa i ekonomii w ogóle, a temat, który głęboko dyskutowany będzie z pewnością tego weekendu, to rekordowo dobry i niespodziewany wynik rynku pracy, ponad 336 tysięcy nowo stworzonych miejsc pracy, co z jednej strony w normalnych warunkach w historii zawsze powodem było do radości, jednak w postpandemicznej rzeczywistości ekonomicznej Ameryki jest powodem do obaw, a wszystko dlatego, iż wygląda na to, że podnoszenie stóp procentowych, by stłamsić inflację, nie zostanie zakończone właśnie dlatego, że nasz rynek pracy jest nadal zbyt gorący i zbyt dużo miejsc pracy jest tworzonych, co wskazuje na to, że jednak nadal do czynienia mamy z tym czynnikiem inflacyjnym. Łukasz Majkut, Rosso Recruiting w branży właśnie zatrudniania, właśnie rekrutacji. Łukasz, jaka Twoja reakcja na raport opublikowany w piątek 6 października? No szczerze powiem, że ze zdziwienia, tak jak wszyscy. Miało być 150 tysięcy około, jest 2 razy tyle, troszeczkę więcej w cenie. Teraz dyskusja, którą właśnie mieliśmy poza anteną, to jest taka, że jak szybko ta ekonomia może paść. Każdy ma oczywiście inną teorię na ten temat. To znaczy, że Rezerwa Federalna na 100% podniesie stopy procentowe w grudniu. Znaczy już to o tym powiedzieli, ale właśnie rozmawialiśmy na temat, jak szybko w ogóle będą podnosili raty w przyszłym roku. Fakt faktem, że ten raport mówi, że większość tych prac to zostało przez hospitality, tak? Hospitality, czyli hotelarstwo i różne branże takie, ale też raport wcześniejszy, na wcześniejszy miesiąc, który wyszedł w tym tygodniu, mówił na temat tego, że większość firm, co zatrudnia teraz, to są SMB market, czyli mniejsze biznesy, coś w stylu 1000 osób lub mniej, co nie? I też w małych biznesach jako business side zatrudniają, nie tylko w hotelarstwie. Także widzimy, te prace się wypełniają, nawet te najniższe płatne, które są na rynku. No i to oznacza oczywiście, że nie mamy tego miękkiego notowania, właśnie rozmawialiśmy przed anteną, które prawdopodobnie się spodziewaliśmy i miało być, bo po prostu ekonomia jest za gorąca. No i właśnie tutaj zaraz Tomek nam powie na temat rynków, które właśnie mają duży wpływ na to, jak to wszystko może po prostu spaść. No właśnie, ponieważ w Domatorze, jak to już umówiliśmy, jesteśmy wielkimi fanami, jak to się po angielsku mówi, keeping it real, czyli prezentowania Państwu, naszym widzom, realnej sytuacji z rynku bez zabarwienia, czy też ideologicznego, czy też politycznego, czy też po prostu nadmiernego hurra optymizmu. Tego proponentem największym, tego Keeping It Real, jest nikt inny, tylko Tomek Tarkowski, PrimeCredit Advisors. Tomku, ty na dzień, codziennie właściwie widzisz realną sytuację i realne kłopoty, które spotykają przeciętnego Kowalskiego w Ameryce, a także firmy, które obsługują swoje zadłużenie. No i chyba przyznasz, sytuacja nie wygląda najlepiej i do czynienia będziemy mieli jednak z brakiem tego miękkiego lądowania, o którym tak długo już mówi się i które rzekomo już nomen omen świętuje sama Rezerwa Federalna. Tak, witam serdecznie. Seriusz, poruszyliśmy ten temat tutaj przed nagraniem. Łukasz wspomniał również o tym, o pewnych anomaliach, które dzieją się na rynku odnośnie tutaj jego branży, jeśli chodzi o zatrudnienie. Dziwna dalej sytuacja, tak, zatrudnianie znajduje masa osób. A tutaj znowuż mówimy o już trudnościach ze spłatami firm i oczywiście osób prywatnych. A tak, widzę na pewno u siebie zwiększoną liczbę telefonów, jeśli chodzi o zadłużenie tutaj karty kredytowe, samochody, wspominaliśmy, większe raty, ale tak wracając do podstaw, być może niektórzy z Państwa nie wiedzą, Rezerwa Federalna ma za zadanie kontrolować ruch pieniądza w kraju, więc zadanie jest takie, jeśli ktoś mówi, o, raty są wysokie, raty są wysokie z pewnego powodu, gdyż Rezerwa Federalna podnosi nam stopę procentową, żeby kontrolować inflację. Na dzień dzisiejszy te stopy procentowe już są wysokie i tutaj są różne kryteria i różne poglądy, tutaj nawet między nami trzema, gdzie te raty mogą pójść, czy pójdą nam szybko do dołu lub jeszcze spodziewamy się jakichś wzrostów. A tak jak tu mówiłeś, ja jestem tą osobą z reguły bardziej negatywnie patrzącą na pewne rzeczy, może bardziej taką, która widzi więcej problemów niż tych pozytywnych akcentów, więc ja twierdzę, że te raty jeszcze nam troszkę pójdą do góry ze względu na dobre informacje na rynku pracy. Tak jak tu wspominałeś, jest to dobra nowina w normalnych czasach, ale jeśli mamy do czynienia tutaj z zagrącą ekonomią, niestety, powoduje to, iż Rezerwa Federalna podniesie nam raty jeszcze raz w tym roku, gdzie już to było zapowiedziane z góry, i być może jeszcze jakieś w przyszłym roku kolejne wzrosty. Co to spowoduje? Spowoduje wyhamowanie gospodarki w pewnym momencie i tutaj, jak wszyscy spodziewaliśmy się powolnego wyhamowania gospodarki i tak zwanego miękkiego lądowania, niestety w którymś momencie będziemy w tym momencie, gdzie za daleko pójdą te raty, te podnoszenie tych rat i ta gospodarka w końcu tego nie wytrzyma, bo nikt nie jest w stanie, czy firma nie wytrzyma strasznie wysokich odsetek na kredytach, które firmy posiadają. Tutaj nie tylko mówimy o rynku realnościowym, ale również innych sektorach biznesu. Także, tak jak wszyscy wiemy, większość biznesów kreuje się w Ameryce czy na świecie na podstawie kredytu, więc jeśli obsługa tego kredytu wzrasta nam wielokrotnie, większość tych firm tego nie wytrzyma, zaczną się zwolnienia, w tym momencie zacznie się spowalnianie rynku i potrzeb na surowce czy produkt do zakupu i w tym momencie gospodarka zwolni, więc być może dopiero te ciężkie czasy przed nami. No właśnie, a na rynku nieruchomości w Chicago póki co dalej ten sam trend. Historycznie niski poziom inwentarza, nie mamy wystarczającej ilości domów. Domy idą nadal do góry. Wszyscy analitycy przewidują, że ten trend low inventory spowoduje, iż ceny domów będą nam rosnąć w granicach około 4 i 5%, co w połączeniu z historycznie wysokim oprocentowaniem powoduje, iż bardzo wielu Amerykanów nie jest w tym momencie stać, żeby zakupić pierwszą nieruchomość, czy też kolejną nieruchomość. Mówi się, że affordability, czyli dostępność cenowa nieruchomości, jest na najniższym poziomie od 1980 roku. I w poprzednim naszym odcinku przytaczaliśmy przykład, w którym to za dom o wartości $500,000 przed początkiem tego trendu inflacyjnego zapłacić trzeba było ratę pożyczki około $1,600. Na dzień dzisiejszy to prawie 2 razy tyle, podczas gdy sam dom, również jego cena poszła do góry do 580 tysięcy, co widać najlepiej w firmie i w operacjach takich jak nasza, w Keller Williams Premiere Properties, E2P Group, 1200 agentów na zachodnich przedmieściach Chicago. Wszyscy widzimy mniej więcej te same rezultaty. Poziom sprzedaży spadł około 40%, a to jeszcze nie koniec. To wszystko właśnie spowodowane jest tym brakiem affordability. Ludzi po prostu nie stać na zakup nieruchomości, jeśli zważywszy na ich zarobki i konieczność spłacania zobowiązań kredytowych. Pamiętajmy, że zakup nieruchomości to nie tylko jej cena, to również oczywiście podatki, które od niej musimy zapłacić, często też Homeowners Association, i konieczne naprawy, czy też, jak to się po angielsku mówi, improvement. Wszystko to sprawia, że nieruchomości przestają być osiągalne cenowo. To prawdziwy problem dla amerykańskiej ekonomii też, który w przyszłości zostanie nam do jak gdyby załatwienia. Ale póki co jedna rzecz, o której jeszcze nie mówiliśmy, panowie, no to kontynuowane strajki. I tutaj bardzo taka mądra rada, też spostrzeżenie jednej ze strajkujących. Jak wiadomo, obecnie do strajku przygotowują się, czy już rozpoczynają go pracownicy sektora opieki zdrowotnej. Firma Kaiser Permanente z siedzibą w Kalifornii, pielęgniarze i pielęgniarki masowo wychodzą na strajk, mówiąc jedno: nie opłaca im się pracować obecnie za tak niskie stawki oferowane przez ich pracodawcę w momencie, kiedy w porównaniu do tego mogą wykonywać pracę, która jest o wiele mniej odpowiedzialna, o wiele mniej stresogenna w każdym z innych sektorów, czy to na przykład hospitality, o którym już wspominaliśmy, czyli usługi i gastronomia, zamiast pracować, mówię, w branżach krytycznych dla naszej ekonomii, jak właśnie opieka zdrowotna, czy też w przyszłości być może nauczyciele, bo również mówi się o strajkach nauczycieli. Łukasz? No właśnie, jak patrzymy na te strajki, dzisiaj jest bardzo ważny dzień, dzisiaj jest oczywiście piątek, w którym dowiemy się, czy UAW, czyli największa ta po prostu zrzeszenie tych pracowników pracujących dla Forda, GM i Kesslera, przyjmą nowe po prostu negocjacje. Już 6. raz odrzucili kontrakt. To będziemy widzieli to po południu dzisiaj. Oczywiście będzie reakcja na następnym Domatorze, ale no, tak jak wspominałem, na ostatni raz jak rozmawialiśmy, to będzie bardzo miało duży wpływ na całą ekonomię, na wszystkich strajkujących, bo widzą po prostu wszyscy, że można faktycznie strajkować i dostać to, co chcą. Pamiętajmy, że strajkują ze względu na to, że płace nie podniosły się przez całą pandemię, no i pracownicy szukają pomiędzy 20 a 30% zwyżki z swoich stawek przedpandemicznych. No i właśnie widzimy takie efekty, tak jak wspomniałeś, że inne branże zaczynają strajkować, wychodzić, tak jak na przykład Kaiser, czy też to się po prostu zacznie, dlatego że to ma bardzo duży wpływ. Rozmawiamy na temat tysiące pracowników, którzy są po prostu rozsiani przez średnią Amerykę, Midwest, jak to się mówi, Illinois, Ohio, Tennessee, te różne, Michigan oczywiście, te stany. I to będzie miało bardzo duży wpływ na ogólnie rzecz biorąc całą ekonomię Stanów Zjednoczonych. No i to jest coś, co oczywiście, wracając do finansów, niestety Rezerwa Federalna nie chce tego, żeby po prostu pracownicy więcej mieli płacone, tylko ze względu na to, że to pogorszy naszą sytuację, w której jesteśmy teraz, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. To nie jest, ale jeżeli chodzi o sprawy płac dla pracowników, no to oczywiście to jest fantastyczne wiadomości, że prawdopodobnie dostaną 20-30%, a faktycznie, tak jak wspominałeś, bardzo szybko, naprawdę niektóre pielęgniarki mają płacone tylko paręnaście dolarów na godzinę, typu troszeczkę więcej na 20 parę, to jest po prostu niespodziewane, jeżeli w McDonaldzie teraz w Kalifornii jest 20 dolarów na godzinę, także po prostu nie ma równości tych płac w tej chwili, no i to jest po prostu to co widzimy po COVID-zie oczywiście i jak kto ma płacone. No właśnie, ten jak gdyby kontr, czy też wiatr boczny, tak, ze strony labor movement, czyli związków zawodowych, z jednej strony oczywiście jest z korzyścią dla pracowników i tutaj nikt nie odbiera im prawa do oczywiście negocjacji o jak najlepsze ich warunki, bo po to w końcu są związki zawodowe. No z drugiej jednak strony to wszystko to jest paliwo dla pogarszającej się inflacji, a więc też warto przypomnieć i tutaj rozwiać mit, pamiętamy tytułem dzisiejszego odcinku to Keeping It Real, jest to, że pomimo zbliżających się wyborów prezydenckich nie jest pewne i wręcz nie przypuszcza się, nie zakłada, ekonomiści są zdania, iż obojętnie, który prezydent objąłby władzę, że weźmie on nagle i nakaże Fedowi obniżenie stóp procentowych. Prawda, Tomku? Żeby to się stało, musi stać się jedno, jak mówiliśmy. Musimy uderzyć, zamiast miękkiego lądowania, musimy twardo uderzyć o ziemię, roztrzaskać tą ekonomię, żeby na jej podwalinach zbudować coś nowego. Tak, tutaj żaden prezydent tego nie zmieni, to nie jest osoba w stanie jedna wyjść do Białego Domu i nagle powiedzieć, że zmieniamy politykę pieniężną tutaj i odwracamy sytuację. Tutaj to już rzeczywiście ta machina jest większa niż od samego prezydenta. Także jeśli chodzi tutaj o te odsetki i o spłaty, w jaki sposób to wyhamować, wiadomo, Rezerwa Federalna, jeszcze raz to podkreślam, jej zadaniem jest zwolnić ludzi z pracy w większej liczbie, żeby spowolnić gospodarkę. I tego ogólnie Rezerwa Federalna zawsze się wstydzi powiedzieć, ale tak naprawdę to jest zadanie Rezerwy Federalnej. Tak naprawdę w krótkim określeniu zawodu Rezerwy Federalnej, ich zakresu obowiązków. Tak się kontroluje wydawanie pieniędzy tutaj w kraju, a więc, tak jak wspominałem wcześniej, większe bezrobocie, mniejsza podaż na rynku na produkt, zwolnienie ekonomii i wtedy z powrotem pożyczki na niższe procenty, ale tak jak mówię, to wcześniej musi paść. Ale zawsze przy stracie jednego jest ktoś, kto zyskuje. Nie wiem, przypomnę wam, że w ostatniej recesji, kiedy mieliśmy ostatnią recesję, tutaj niektóre sektory kulały, ale na przykład sektor hospitality nagle przeżywał wielki boom, bo skoro nie jestem w stanie kupić domu, drogiej rezydencji czy drugiego domu, no to przynajmniej idę do restauracji i chwilowo upajam się dobrą kolacją, żeby sobie zrobić chwilowo dobrze. Także zawsze jest ktoś zwycięski w złej sytuacji, a tutaj być może w tej dzisiejszej sytuacji zwycięzcy jednak będą w industry automakers. Także tutaj nawet przy tych turbulencjach strajków ceny samochodów wzrosły odsetki na samochody, a jednak wzrosła sprzedaż samochodów na rynku. Także to jest też indykator, że ludzie być może zwolnili z zakupem nieruchomości, ale przerzucili się na zakupy samochodów, bo zawsze dobrze jest mieć dobrze wyglądające auto przed domem. I tym optymistycznym akcentem będziemy kończyli nasze spotkanie. Oczywiście tradycyjnie już pytając, na co zwracać uwagę będziemy od teraz do naszego kolejnego spotkania. Łukasz? Raport inflacji wychodzi w przyszłym tygodniu. No jeżeli takie numery są, tak jak widzieliśmy dzisiaj w tym raporcie pracy, no to definitywnie trzeba zerknąć na to. Tomku? Jak zwykle ogólnie giełda, jak zacznie się październik po tym niesamowitym wrześniu, także no dzisiaj już niestety złe dane z giełdy, już giełda dołuje po ogłoszeniu właśnie rynku pracy, także zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało. A o tym wszystkim powiemy Państwu oczywiście już w kolejnym wydaniu Domatora. Łukasz Majkut, Tomek Tarkowski, Sergiusz Zgrzebski. Dziękujemy Państwu za oglądanie, przypominając, że Domator realizowany jest przy współpracy portalu Ameryka po polsku, do polubienia którego gorąco i serdecznie Państwa zachęcamy. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym Domatorze.